Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay i dzisiaj mamy dla Was razem z Lakim niesamowity odcinek. Mordeczko, przywitaj się. Siema, siema, witam wszystkich. Słuchajcie, założyliśmy się o 1000 zł. Komu dzisiaj uda się wygrać dzisiejszy pojedynek, ten po prostu zgarnia całą kaskę. Dlatego będzie naprawdę ekscytująco. Przypłynęliśmy z oddali, bo pewien profesor wymyślił po prostu dla nas zajęcie, jak moglibyśmy rywalizować i przysłał nas właśnie tutaj. Ogólnie będziemy musieli zapewne spadać. Powiedział, że będziemy musieli po prostu spadać, tylko tyle. I że ogólnie wygrywa osoba, która będzie miała najmniej faili. A jeśli ktoś zdobędzie jakiegoś dodatkowego diaksa znajdzie, no to ma jednego fejla mniej. No i pod koniec to po prostu wygra, ten wygrywa 1000 zł. Także jest, będzie naprawdę ale ekscytująco. Super, ale ogólnie, tylko jeszcze jeszcze podkreśl, że to prawdziwe 1000 zł, prawdziwe 1000 zł się założyliśmy. Dokładne 1000 zł, słuchajcie, mapka została zrobiona przez Bigre, nie wiem dokładnie jak to się czyta, Bigre, nie mam pojęcia, ale ogólnie jesteś gotowy już, stary? Tak, tak, zaczynajmy. Czy młody, nie wiem czy jesteś młody, czy stary, jak ci tam mówić, ale słuchaj, czuję, że przegrasz dzisiejsze 1000 zł. O, stary, to ty świnka, przegrasz, świnka, dawaj, ja już będę mieć mięso, na pewno się przyda jakieś mięsko. Dobra. Moje mięso, oddawaj, tu rywalizacja jest, tutaj ja wygram. Ustawianie spawn pointa, słuchaj, możemy ustawić sobie noc albo dzień, to ja włączę tutaj dzień, no i tutaj rozpoczyna się cała rozgrywka. Dawaj, stajemy, no i ogólnie będziemy musieli po prostu jak najmniej faili popełnić. O kurczę, co tu jest? W ogóle jakieś piruety i jest, udało mi się trafić. Tobie też? Prawie mi się udało, kurczę, przecież to było takie łatwe, jacie. A ja już mam diamenta, słuchaj, pierwszego diamenta, czyli o, jak widzicie na scoreboardzie po prawej stronie pojawiło się, że Lucky już ma jednego fejla. Uwaga, leci. I jest, trafiłeś? Udało mi się, kurczę, to była skrzynka. Ja już zgarnąłem pierwszego diaksa, właśnie na mapce są również poukrywane skrzynki z diaksami, no i właśnie, żeby dodatkowo zdobyć sobie punkciki, żeby rywalizować jeszcze bardziej, no to po prostu będziemy zbierać diamenty, no i ja już mogę popełnić jednego fejla, no i wyjdę wtedy na zero, bo mogę sobie po prostu go odjąć. Dobra, idziemy na kolejny level. Dobra, przeteleportowało cię, mnie też. Ustawiamy sobie kolejnego spawn pointa. Ja tutaj sobie do Ender Chesta może wstawię właśnie ogólnie moje diamenty. Dobra, ustawimy dzień, no i lecimy. Tutaj mamy kolejny level, drugi. Będzie naprawdę super, jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Tak, jestem. Dobra, gotowy. 3, 2, 1, ja muszę wygrać. I muszę się postarać. O kurczę. Uwaga, jakieś... żeby nie wpaść tylko. Jest, udało mi się. Słuchaj, ty już masz dwa fejle. Pod ścianą jest woda, wiesz co? I musisz po prostu trafić na tą wodę. Może tutaj znajdę jakąś skrzynkę. O, fajnie by było. Bym dodatkowego jakiegoś diaksika na pewno tu jest gdzieś ukryte. Może tutaj gdzieś przejdę na drugą stronę, ale strasznie tu ciemno. Dobra, nic nie widzę. Jak tam ci idzie? No właśnie tutaj lecę, spadam. Trzeci fail. Prawie, słuchaj, bo musisz na koniec, trzeba... na samą koniec pod ścianę tam, wiesz co, na wodę trafić, żeby cię ten nie zmiotło, ale kurczę, już chyba, słuchajcie, wygram te 1000 zł, bo Lucky już ma 4 fejle, ja 0, zobaczcie, kurczę. Co to jest w ogóle, ja cię kręcę, no nie mogę tam trafić. Dobra, ja jak teraz ci się nie uda, to masz prawo się do mnie tepnąć, słuchaj, bo już tyle fejli tu zaliczyłeś i dobra, tepnij się do mnie, słuchaj. Tepnij się do mnie, bo widzę, że masz problemy i lecimy dalej. Już masz wystarczająco faili tutaj, kurczę, miałeś, słuchaj, 6 dokładnie. Ja mam jednego diamenta, czyli w sumie mam minus 1 faili, Lucky ma 6, ale to kurczę, jeszcze nie koniec. No nie, nie wierzę, nie mogę ci oddać tych 1000 zł, nie mogę przegrać. Dobra, no. Ustaw sobie tutaj spawn pointa, jest, czy jest mój diamencik? Oczywiście, że jest, no to pięknie. Lecimy do trzeciego levelu. Kurczę, w ogóle tutaj może kolorowo. Może jeszcze zbiorę 6 diamentów i kto wie, wygram. No, zobaczymy, dobra, spadamy, tylko gdzie mam trafić? Ja nie mogę, widzę tam jakieś źródełko z wodą i udało mi się trafić za pierwszym razem. Kurczę, blisko ciebie, za tobą leciałam, dosłownie za tobą, tylko mi przysłoniłeś za mną, w ogóle to... ale widzisz, jednak fejla. Słuchaj, ja tutaj już skrzynki się rozglądnę, może tutaj... O, jest skrzynia, widzę skrzynię, kolejny diaksik będzie, kolejny diaksik. Moja skrzynia, lecimy, dawaj, lecimy. Słuchajcie, o kurde! Jest, jacie, blisko ja mam. Było, no nie! Ale naprawdę jest emocje, jeśli w grze jest wysoka stawka. Ej, przestań mnie bić, kurczę, stary. Dobra, o, tutaj jest przejście dalej. Ja już mam minus 2 fejle. Lucky ma 7 już fejli. Ale jeszcze, kurczę, to nie jest koniec. Może będzie jakiś trudny level, gdzie nie będę mógł dać sobie rady, a ty nagle za pierwszym razem przejdziesz i wiesz co, i gra możesz rozpocząć się od nowa. Dobra, jesteśmy na kolejnym poziomie. Ustawiamy spawn pointa, włączymy sobie dzień. No i co, czwarty level. Co, ty tu usiadłeś na krześle? No tak, jak ty z krzesłem dzisiaj
zaczęli spadać, no. No co ty, dawaj normalnie stawaj i lecimy, słuchaj, bo już klikam guzik i spadniemy. O ja, gdzie tutaj trafić tylko? O kurcze, o kurcze, o kurcze. Gdzie jest ta woda? O. Gdzie jest ta woda? Jest, ty, trafiłem, udało mi się. Jest, są takie samochodziki zbudowane z wody i znowu za pierwszym razem mi się udało trafić, jak ja tutaj prostem jestem. O, uwaga, leci. O, jest! Trafił. Udało ci się. W końcu, jest. Gratulacje, słuchaj, gratulacje. Musimy teraz tutaj znaleźć jakieś przejście, żeby przejść. I na samym początku w ogóle chciałem na ten samochodzik trafić, gdzie tutaj byłeś, tutaj. O, i mnie by zmieniło ta wełna. No, dawaj, gdzieś szukaj tutaj przejścia jakiegoś. O, skrzynka. Jest trzeci diamencik, mam już 3 diaksy. Ale kurde, pięknie. Ty cwaniaku, no tak być nie może. No może tu gdzieś jeszcze jakaś skrzynka będzie. No, nie, rozglądaj się po skrzyniach. O, dobra, znalazłem przejście, Laki, chodź tutaj. Dawaj, tutaj lecimy. Ja nie mogę, naprawdę jest ekscytujący pojedynek. Słuchajcie, kurczę, jestem ciekaw, kto wygra te 1000 zł. Na razie wszystko idzie na dobrej drodze, żebym to ja wygrał. Ale nigdy nic nie wiadomo, dobra. Także ja tutaj już sobie ustawiam set pointa. Ustawimy dzień, gdzie jesteś, Laki? No właśnie się teleportnąłem, ale tu się... O, dobra, jest. Dobra, to dawaj, ja tutaj diamenty już, słuchaj. Ty, cwaniaku, ile ty już masz diamentów? No mam 3, słuchaj, 3 diaksy, udało mi się 3 zdobyć. Już jesteśmy na 5 levelu, także dawaj. To jest jakiś level, który nazywa się kopalnia. Okej, widać tutaj, że jest naprawdę kopalnia i jest, trafiłem, jest. Pięknie. Za pierwszym razem oboje trafiliśmy. Ty, ale ja w ogóle nie wiem, jak ja to robię, słuchaj, że ja nie mam żadnego fejla jeszcze. Tutaj jest przejście, chodź, Laki. Tutaj widzę przejście. Nie mogę, muszę szukać skrzynki, co ty oszalałeś? A, bo ty skrzynek szukasz, to ja też tutaj się, słuchaj, rozejrzę. Normalnie może znajdę jakąś skrzynię za momencik. Już za chwileczkę, zaraz tutaj znajdę skrzyneczkę. Okej, nic nie widzę. Ja też nic nie widzę, ale jestem tutaj, zobaczycie. Dobra. Ja lecę, słuchaj, dalej już walić te skrzynki. Ty pewnie pójdziesz za momencik za mną i ja zaraz tutaj zobaczę, na którym już poziomie jesteśmy. Teleport. I my jesteśmy na 6 poziomie. Czekam tutaj na ciebie i dawaj. Już mamy spawn pointa ustawionego, okej, skrzyneczka, dobra, jesteś gotowy na następny poziom, słuchaj? Jestem gotowy, tylko jestem zawiedziony, że tam wcześniej nie było diamentów żadnego. O, tam nie przejmuj się, słuchaj, diamenty diamentami, 8 faili, to wiesz co, to dasz sobie jakoś radę. Dobra, możemy lecieć dalej, dawaj. Dobra, stary, no to kurczę, mamy tutaj 6 level, odpalam właśnie guzik i zobaczymy co teraz. O kurczę, ty, nie wiem w ogóle gdzie lecieć. Ja o nie kurde, mogę. W tym samym momencie w ogóle dednęliśmy, ale nie. Ty, no mam nie pierwszego faila, jak widzicie, pojawił się mój pierwszy fail, ale mogę to sobie właśnie zamienić, diamenty zamienić po prostu, żeby te faile usunąć. Dobra, ja tutaj spróbuję i tu. A kurczę. Ale ja tak samo próbowałem, tak jak ty to zrobić, ale nie wyszło. Dobra, 2 faile już masz. No super, dwa faile, pierwsze 2 faile, słuchajcie. Dobra, i pyk i od razu przy ściance. Aj, zabrakło mi. Jest, zobaczcie. Udało mi się. Udało ci się? Kurczę, stary, to tak. Ty widzisz? I teraz możesz, masz czas na przykład, żeby, wiesz co, poszukać na przykład diamentów i jest, mi też się udało, pięknie, ty w ogóle, to jest fajny pokój, jakiś kurczę, wiesz co, nie wiem dokładnie co to jest, ale musimy znaleźć teraz jakieś przejście do dalszej części mapy. Widzę przejście, tylko później jak zejdę stąd, to nie będę mógł wejść chyba. No, w ogóle patrzcie jakie mebelki, to jest jakiś ogromny pokój, wiesz co, coś jak w Toy Story, rzeczywiście, tam widać przejście, naprawdę pokoik jest fajny, patrzcie na to i ja nie mogę, taki dywan. Ani kaloryfer. Nie, no, bardzo mi się podoba. Super pokój, mi też się podoba. Dobra, dawaj tutaj lecimy, słuchaj. I lecisz, mordeczko, za mną. Dawaj, wchodzimy tak, tutaj. Tak, lecę za tobą. Lecimy normalnie tutaj do tunelu i przechodzimy do kolejnego levelu. Kurczę, ja nie mogę. Już się nie mogę doczekać, co to będzie za level. Tutaj 3 normalnie fejle mi wleciały, a tutaj mam nadzieję, że nie. Ale w sumie mam 3 diamenty, czyli wyjdę na 0. Ty, tutaj w ogóle są jakieś znaki. X00, X0X. 00X0, o kurczę, słuchaj, tutaj ja jest, biorę, kurczę. Ja biorę X0 tu. Dobra, biorę. Ja gdzieś sobie stanę też, zobaczymy co to jest w ogóle. Zobaczymy, kurczę, co nas tutaj czeka. O kurczę, lawa, ja nie mogę. Ty, wow, wiesz, tu trzeba wybierać, tak, tu trzeba wybierać, ale ja cię spaliłem się. Ja nie mogę, trochę mi nawet zwiesiło. Słuchaj, czyli co, na początku niby ten lewy, później lewy, prawy. Dobra, później dobra, to. Ty tutaj nie zastanawiaj się, skakujemy. Dobra, wskakujemy, ty już tam kliknąłeś guzik? Od razu w ogóle spadłem na dół. Dobra, bo w ogóle po prostu trzeba tutaj, ja też spadłem i fail wleciał. Jest, słuchaj, jest trzeci! Co ja cię pół serduszka. Ja pamiętam, że tutaj chyba to było. Tutaj to.
Dobra, muszę gdzieś, kurczę, zmienić. Ja cię... I jeszcze jeden. Ja nie mogę, jeszcze jeden, słuchaj, na farcie, jakby mi to usiądało. Ja na czwartym poziomie już byłem. Ja już byłem na ostatnim, słuchaj. Ja byłem na ostatnim, kumasz? Aj. A ile jest tych poziomów takich z lawą? Nie wiem, nie mam pojęcia. Z pięć masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, mogłem z tobą zlecieć. Ja nie mogę, to już jest trudniejsze, słuchajcie. To nie jest takie proste. To jest ciężkie, no. Dobra. Pyk. I teraz szybko tutaj chciałem przelecieć. Ja, to trzeba zmieniać, a tak łatwo nie jest. Ja z tobą poczekam i razem dawaj będziemy lecieć, żeby to zapamiętać. Dobra, czekaj, od początku, dawaj. Ja już wiem tutaj na początku, jak to idzie, dawaj. No, odpalamy, klikaj. Ja odpalam. Dobra, ja zawsze lecę tędy. Pierwsze dwa na dół, raz i dwa. Później, o nie, kurczę, to nie ta strona. Coś mi się pomieszało, to trzeba po prostu... Ja właśnie już, kurczę, też byłem prawie, ja cię, o, widzę, spadłeś, o nie, o nie, o nie. O, kurczę, nie, no powiem ci, że to jest trudna misja. Już tutaj się zaczynają pierwsze problemy, także dawaj, spadamy i lecimy, raz, dwa i kurczę, nie, no powiem ci, że najtrudniej zmienia się te, wiesz, to kolejności, dawaj, lecisz, słuchaj, może ci się teraz uda, dawaj, ja po tobie. Teraz mi się uda, na pewno. Musisz się skupić, dawaj, lecisz. Dobra, teraz ja lecę, kurczę, 11 już faili, to już naprawdę sporo. I udało mi się, ja tak? Ci, stary, przeszedłeś? Super. No przeszedłem. Ja nie mogę, ja teraz też, o kurczę, nie, no to weź mnie tepnij, słuchaj, do ciebie, bo to już jest masakra, ja już tutaj 12 faili, a możemy ustalić, że jak się zarobi na jednym poziomie 5 faili, o, widzę skrzynię, o kurczę. Ej, jest. To jest nie fair, diamenci. To jest nie fair, bo ja cię nie tepnąłem, to powinien być dla mnie diament. Aj tam, jak będzie 5, ktoś będzie mieć 5 faili, a przeciwnik przejdzie, to można już się do niego tepnąć, no i ogólnie, żeby więcej faili nie zaliczać. Ty, ale ja tutaj powiem ci, że zarobiłem trochę tych fejlasków, bo ogólnie, dobra, spawn point, set day, dawaj, tepa się tutaj, chodź, bo tutaj już mamy kolejny poziom, ja tutaj widzę coś, ty, do talety, stary, ej, no kurde, a może akurat trafię, ty, do talety musimy wlecieć, ale jaja, kumasz, do talety. No, taki jesteś, to masz teraz. Kolejnego... Dobra, patrz, teraz uda mi się. Oj, nie doleciał. Kurczę, słuchaj, to jest rywalizacja o 1000 zł, a ty tu, kurczę, sobie jaja robisz. Dobra, ja teraz się rozpędzam i spróbuję tam trafić. O kurczę, tylko chyba nie można trafić na ten, na łódkę, bo się można zabić. Jest, udało mi się. Jestem tutaj, trafiłem do toalety, do samego środka. Może tutaj jakąś skrzynkę znajdę? Ja trafiłem na łódkę, mogłem... Ej, a w ogóle da się, patrz na to, ja skoczę z tak wysoka i później wskoczę na łódkę, co ty na to? Tak, myślisz, że dasz radę? Ja pamiętam, że nieraz skakałem na łódkę i można się normalnie ubić na łódce. Ja, to jest kolejny wielki pokój taki, także fajnie. Taki wielki pokoje, ja nie wiem, lubię. W sumie to jest toaleta, skoczyliśmy do toalety normalnie w jakimś pomieszczeniu, ale fajnie to wszystko wygląda. Napiszcie, czy wam się podoba. O, ale jak to śmierdziało, czułeś tą wodę sklozetową? No, czułem to, słuchaj. O, jajko, ja biorę. Ej, kurczę. Ja, jakie w ogóle... co najwyżej możesz dostać? Żadnej skrzynki, szkoda tylko, że nie dostaliśmy, nie? Ja już czuję normalnie zapach pieniądza, słuchaj, zapach tych 1000 zł, to będzie naprawdę, naprawdę super. O, jacie, 4 diamenty, proszę państwa, czyli wychodzi na to... O kurczę, ty, patrz, tutaj mamy ileś podków. O kurde, no, powiem ci, że tutaj się robi konkretnie. Level 9, step by step. Dobra, tutaj jest wypijmy coś. Może te miksturki, które tutaj są. Dobra. Przydadzą nam się. Ogólnie sobie ustawiłeś ten... Ustawiłeś sobie, słuchaj, spawn pointa tutaj? Tak. Dobra, tutaj przechodzimy, tak? Do dobra, pokoju. To lecimy. Ja tutaj right też Night Vision, słuchaj. On the web. Dobra, żebyśmy tutaj widzieli w dzień. Co tutaj się dzieje? Teraz w którą stronę tam... Patrz, ja biegnę tam. Trzeba ja na pajęczynę gdzieś, słuchaj, skoczyć. Gdzie ta... O nie. Ty, tutaj jest jakaś pajęczyna, ja tędy lecę, słuchaj. Dobra, pęk. Jest pajęczyna, tylko gdzie dalej? O, może tutaj sobie wejdę. Ty, ja tutaj, może mi się uda tutaj przejść? Na to i co pomyślę, co dalej, tam coś widzę. Gameplay, zobacz, odwróćcie, aj! O kurczę, o nie, dobra, już wiem, tutaj była następna pańczyna. Ja gdzie nie była mogę. Następna? Ja tutaj widziałem ją tam i skocz tam bliżej do mnie, w stronę spawnu, stary, leć, w stronę spawnu. Dobra, no. Lecę. Dawaj, może ci się uda. Ja... A nie w stronę spawnu, co ty w ogóle w drugą stronę? Naprawdę? Kurczę, wydawało mi się, że stronę spawnu ja leciałem. Ja lecę inną stroną, dobra, ja lecę tutaj, bo ja mam inną stronę. Ty, ale tak naprawdę tu by się dało tutaj wejść i na spokojnie to przemyśleć. O, powiem ci, że tutaj jest ciekawy level. Albo zobacz, już jestem tutaj na przykład, nie? I ja, o kurczę. Nie uda ci się. Ej, no ja nie mogę.
No powiem ci, że to jest trudny level, nawet trudny. Nie wiem dokładnie gdzie skakać, ta mapka jest naprawdę spora, ale w sumie ja już mam tutaj easy, już wiem jak to zrobić. Tutaj sobie spróbuję wejść, może się uda, słuchajcie. Kurde. Także wejdę. O, i co tam dalej, już byłeś na końcu, czy to był dopiero początek, słuchaj? No ja byłem na końcu, ej, co ty w ogóle tutaj moją taktykę robisz? To twoja taktyka? Nawet nie wiedziałem, że co, że wchodzę sobie tutaj. Ty, gdzie to jest? Ty, no kurczę, ja tej pańczyny nie kumam, nie? Słuchaj, powiem ci, że no to bo... jest trudny level. Bo ona w ogóle się pojawia pod sam koniec, tak, nie? Tak, jeszcze trzeba pod nią, słuchaj, wlecieć, tak jakby o jej nie widać, tylko trzeba, wiesz co, trzymać się blisko ściany i normalnie sobie tam wlecieć i uwaga, teraz mi się uda, ja już tutaj lecę, już wiem dokładnie gdzie to, oj, ja nie mogę, nie dam rady, słuchaj, no za trudne to jest dla mnie, nie wiem, może w ogóle ja dam radę, zobaczę, że jestem blisko, ja w ogóle tam już wiem gdzie dalej wskoczyć. Ty, jak to można normalnie skoczyć od przodu? Ja nie mogę, my cały czas skaczemy jak to za pierwszym razem tam można... Nie, ja cały czas można... od przodu skakałem, myślałem, że ty to rozkminiłeś. Tak? Skakałeś cały czas od przodu? Ha! No. I jestem, ja nie mogę, to było prostsze niż się wydawało, kurczę. Dobra. Paj, jestem już dalej, tylko nie wiem gdzie teraz skoczyć. Ja. Gdzie jesteś w ogóle? Nie wiem, ja tam chyba skaczę na sam dół, tak mi się zdaje. Zobacz, wychylam się, nie wiem czy mnie zobaczysz. A nie, bo to jest schowane. Nie wiem, już jesteśmy bardzo daleko, ja sobie tutaj będę skakał. Ty, jak tutaj można powoli, wiesz co, może się nie zabiję, gdzieś skoczę. O, gdzieś tutaj, powoli, normalnie mamy jabłka uleczające i możemy się normalnie uleczyć, ty, słuchaj, ja powoli będę sobie tutaj spadał, na dół, bang, klocek po klocku, małymi kroczkami do przodu. Opatrz, jestem tutaj, widzę cię, zobacz, o nie, spadasz tutaj w dół. Ja coraz niżej, o, i rzeczywiście, jesteś już blisko, ty, dobra, tutaj jest woda. I co, przeżyłeś? Wow, nie, kurczę, chciałem cię przegonić, ale mi nie wyszło. Ty, a gdzie ty jesteś, ogólnie sfejlowałeś? No. O, dobra, ja jeszcze żyję. Ja tutaj stary... A, uda mi się zejść na samo dno, na sam dół. Tutaj mi mało brakuje. I bang, wiesz co, zjedz sobie jabłko, słuchaj, to cię normalnie cały czas regeneruje. I ja już jestem na dole samym, praktycznie. No, jeszcze może nie, tutaj jeszcze się mogę zabić. O, nie, dobra, muszę gdzieś tutaj skoczyć. Bang, jest, udało mi się, jestem na dole, słuchaj, jak coś, to się możesz do mnie tepnąć, żeby nie zaliczać więcej... Zobacz do góry, jestem tutaj. Zobaczyć do góry, słuchaj, nie widzę cię. No tu skaczę. Nie widzę. No niżej jestem w sumie. Niżej? Już a dobra, widzę. Dawaj, stary, dawaj, lecisz. No. Uwaga, na niebieskie. Dobra, na niebieskie już jesteś bliziutko, kurczę. O, tam jest w ogóle meta, tam możemy od razu pójść i kolejny level, dawaj. Stary, pięknie nam to idzie, ty masz 28 faili, ja mam, kurczę, 18 minus tam, nie wiem, 3, ale no, kolejny level nam się udał, fajna mapka. Ogólnie, jak napiszcie też, czy wam się podobają takie mapy, czy chcecie więcej takich odcinków rozrywkowych. I tutaj mamy już 10 level, kurczę, i tutaj chyba coś mi się... O, Lucky tu, ile... O... O, wow, ty, musimy tutaj chyba trafić pomiędzy? O, to jest trudne. Ja nie mogę, to jest gdzie trudne. Gdzie pomiędzy? Ja w ogóle nie trafiłem to pomiędzy. Ja trafiłem, ty, a może to można po prostu ominąć? Co ty myślisz, żeby tak dalej tutaj normalnie bokiem... O, widzę. Ja to bokiem spróbuję. Udało mi się, tak? Jest. Udało ci się? Jesteś na dole samym? No. Ty, no to kurde, szybko to załatwiłeś, no to te... Nie mam skrzynkę, jest w końcu pierwszy diament, może mi się w końcu uda odrobić straty. Dobra, to jak mi się teraz nie uda, to mnie tepaj od razu do siebie. Dobra, o nie, słuchaj, dla mnie to jest trudne, dawaj, tepaj mnie do siebie i lecimy na kolejny poziom. Ja nie mogę. O kurcze, ty, tutaj woda jest jakaś? O, do wody mnie tepnąłeś. Ty, no, powiem ci, że ci tu nieźle wyszło. Już mamy 21 do 29. No, nieźle lecimy, słuchaj, nieźle lecimy. Dobra, jesteśmy, kurczę, udało się te przeteleportować, jest już 11 level, słuchajcie, ogólnie na ten odcinek to będzie na tyle, będziemy kończyć. O, Lucky tutaj ma diamenta, jest 29 do 21, jeśli chcecie zobaczyć kolejną część właśnie tego odcinka, to napiszcie w komentarzu i przekonajcie się, kto wygra ogólnie 1000 zł, bo zostało nam do końca 5 leveli jeszcze do przejścia, no i to będzie właśnie na kolejny odcinek, także napiszcie, czy wam się spodobało, jeśli tak, nie zapomnijcie kciuka w górę, komentarzyk, a tymczasem my kończymy, trzymajcie się, pa! Siemanko, yo!